Identyfikator podmiotu SCP-1111. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. W promieniu do 2 km od scp 1112 znajduje się obszar zamknięty. Sfera publiczna uważa owo miejsce za stację meteorologiczną. Z balonów meteorologicznych zwisają kamery bez przerwy monitorujące obszar zamknięty. W promieniu do jednego kilometra od SCP-1112 nie może znaleźć się żadna osoba bez pisemnego zezwolenia od naukowca z upoważnieniem poziomu czwartego lub wyższego. Jeżeli scp 1111 oddali się od 1111, naukowcy zobowiązani są ewakuować się z obszaru zamkniętego aż do momentu, w którym SCP-1111 powróci na swą pozycję pod SCP-1112. Opis SCP-1111 to byt z wyglądu podobny do przedstawiciela gatunku Canis familiaris, czyli psa domowego. Rozmiar scp 1111 jest zależny od odległości, jaka dzieli go od scp 1111 Znajdując się bezpośrednio pod nim, mierzy około 150 cm w kłębie. Nie zdołano zidentyfikować rasy SCP-1111. Obiekt jest najwyraźniej mieszańcem, mającym łatwo zauważalne cechy zarówno labradora Retrievera, jak i owczarka niemieckiego scp 1111 ma białe futro, czerwone tęczówki oczu, które świecą się z intensywnością wprost proporcjonalną do odległości dzielącej obiekt od SCP-1111-2. Przy odległościach większych niż 500 metrów od SCP-1111-2, SCP-1111-1 wydaje się przeświecający. Ponadto szybkość, siła i zręczność scp 1111 są najwyraźniej odwrotnie proporcjonalnej sprawności do odległości dzielącej obiekt od scp 1112 2 Do znoszonej czerwonej obroży na szyi scp 1111 1 przymocowana jest psia marka, na której zapisane jest słowo Wierny. Jeżeli w pobliżu nie będzie się nikt znajdował, SCP-1111-1 będzie leżał pod scp 1112 2 Obiekt najwyraźniej nie musi spać, a jeśli musi, to jest w stanie czynić to z oczami w pełni otwartymi. Obiekt nie pożywia się, nie pije, ani nie oddycha. Jeżeli scp 1111 zauważy, że ktoś albo coś zbliża się do scp 1112 osiągnie stan wrogi i będzie usiłował zniszczyć intruza. Zdolności fizyczne scp 1111 są o wiele lepsze niż u zwyczajnych psów. Materiały wideo pokazują, jak obiekt osiąga prędkości ponad 60 km na godzinę, Skaczy na wysokość 6 metrów i przegryza 15 mm tytonowej blachy. scp 1111 wydaje się bezcielesny i wobec tego niemożliwe jest jego zneutralizowanie, ani bliższe zbadanie scp 1111 Szczegóły w logu incydentu 1111-B. 1111 wygląda jak mężczyzna powieszony na stryczku z drzewa. Obiekt jest ubrany w znoszony biznesowy garnitur i buty. Oba te elementy są zbyt stare, by możliwe było zidentyfikowanie producenta. SCP-1112 bez przerwy dokonuje gwałtownych poruszeń, które odpowiadają agonii człowieka powieszonego. Sporadycznie słyszalne są także próby złapania oddechu. Intensywność i częstotliwość tych poruszeń jest wprost proporcjonalna do odległości dzielącej SCP-1111 od SCP-1112. Im oba obiekty znajdują się dalej od siebie, tym poruszenia SCP 1112 są łagodniejsze i rzadsze. Logi incydentu 1111b: Data: 2 maja 1900 roku. Do zneutralizowania i przetransportowania SCP 1111 do placówki przechowawczej wysłano zespół składający się z agentów. Zespół zbliżył się do scp 111 od północy, kiedy SCP-111 spoglądał na południe. Agenci zdołali podejść na odległość 300 metrów od SCP-1112, w którym to momencie SCP-111 powstał i bez uprzedzenia zaatakował agentów. Agent. zdając sobie sprawę z faktu, że misja się nie udała, zaczął uciekać z obszaru. SCP-1111-1 go ścigał, ale malał pod względem rozmiaru, szczegółowości i szybkości w miarę, jak oddalał się od scp 2 Kiedy SCP-1111-1 osiągnął dystans 900 metrów od scp 1112 zaobserwowano, że SCP-1112 całkowicie przestał się ruszać. W tym momencie scp 1111 momentalnie się zatrzymał i obrócił głowę ku scp 2 SCP-1111 pozostał w tej pozycji przez kilka sekund, po czym raz zawył i ruszył prędko ku SCP-1112. SCP-1112 ponownie zaczął się poruszać. Materiały wideo z incydentów wskazują, że pierwsza seria pocisków wystrzelonych w SCP-1111 przeleciała przez obiekt, nie wyrządzając mu żadnych szkód, mimo że jego zęby i pazury były wystarczająco stałe, by mógł atakować agentów. Jedynie agent przetrwał incydent. O pięć. Od teraz do SCP-1111 mogą zbliżać się wyłącznie pracownicy klasy D i drony kontrolowane zdalnie. Data 20 maja 1900 roku. Pracowników klasy D uzbrojonych w... Zostało poinstruowanych, bezbliżej się do scp 11112 z różnych stron. Incydent zakończył się podobnie jak poprzednia próba scp 1111 zabił wszystkich obecnych pracowników klasy D. W czasie incydentu D-83011 zdołał podejść na odległość 50 metrów od scp 1111 zanim został zabity. Kamery zarejestrowały wówczas anomalię związaną z scp 1112 Jego poruszenia zwolniły, a on sam otworzył oczy i skupił swą uwagę na D-83011. SCP-1111-2 podniósł wtedy ręce ku D-83011, co przypominało gest objęcia przywitania. Na kilka chwil przed śmiercią D-83011 możliwe było ujrzenie poruszania się ust SCP-1111-2, jakby próbował powiedzieć Nie, siad piesku. Natychmiast po śmierci D-83011 SCP-1111-2 opadł i wznowił gwałtowne poruszanie się. O pięć... Wygląda na to, że zwyczajne izolowanie SCP-1111-2 wystarczy, by efektywnie zabezpieczyć scp 1111 -1. W związku z tym do odwołania zawieszone zostają wszelkie kolejne testy, wyjąwszy te mające znaczny potencjał.